będzie nic słyszała, jak to będzie miało. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, spotykamy się tutaj z okazji raportu, który ma dzisiaj, można powiedzieć, swoją premierę. Wymiar sprawiedliwości pod presją, represja jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i prokuraturą w Polsce lata 2015-2019. Czyli 4 lata, które są opisywane jako działania represyjne w stosunku do sędziów, w stosunku do prokuratorów przez władzę polityczną oraz osoby, które uzyskują legitymację do takich działań prześladowczych od tejże władzy politycznej. Raport, proszę Państwa, pokazuje jedną rzecz, że z jednej strony jesteśmy w bardzo trudnym momencie teraz jako społeczeństwo, nie tylko naszego kraju, w obawie przed pewnym wirusem, który, można powiedzieć, puka do bram, a z drugiej strony na zupełnie innej płaszczyźnie jest wirus, który już dawno nas zaatakował i atakuje, można powiedzieć, coraz mocniej sędziów i prokuratorów w Polsce i ten atak jest coraz bardziej bolesny, coraz bardziej mocny, a jak Państwo wiecie, 2-3 dni temu po raz kolejny obiektem tego ataku jest pan sędzia Igor Tulej. Mówię o Igorze z tego powodu, że ten raport to oczywiście szereg różnych czynności, szereg różnych dokonań, różnych osób. To są te osoby, które atakują i te osoby, które, tak jak tutaj koleżanki i koledzy, są atakowani. Bo tak jest, że jeżeli jest ofiara, jest i prześladowca. Ten raport składa się z dwóch części. Pokazuje i ofiary, i prześladowców. Każda ofiara ma swoją twarz. Na tej mapce widzicie Państwo niektóre z tych osób. To nie są 2 czy 3 osoby. Tych osób jest bardzo dużo i jest coraz więcej. Mamy twarze ofiar, ale mamy także twarze prześladowców. Raport jest zrobiony po to, żebyśmy widzieli, jakie czynności są dokonywane, żeby te pewne fakty cały czas były utrwalane i mogły być wykorzystywane i teraz, i później. Szanowni Państwo, nazywam się Jakub Kościerzyński, jestem sędzią Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Konstruując ten raport wspólnie z zespołem, bo raport jest pozycją zespołową, przyświecała nam pewna myśl. Wolność we współczesnych, cywilizowanych państwach nigdy, albo prawie nigdy, nie jest odbierana natychmiast jednorazowo, jedną decyzją. Ona jest odbierana obywatelom po kawałeczku, drobnymi kroczkami. Tak samo jest z niezależnością sądownictwa i niezależnością prokuratury. To jest proces. My jako wolni sędziowie i wolni prokuratorzy ten proces obserwujemy i widzimy, jakie płyną z tego zagrożenia. Otóż obecnie rządzący stworzyli system administracyjno-urzędniczy, który możemy określić jako wirus, który ma jeden cel. Przejęcie kontroli nad niezależnymi sądami i niezależną procedurą, prokuraturą. To się już, proszę Państwa, dzieje i to jest pewnego rodzaju proces. Ten raport dokumentuje obraz działania tego systemu urzędniczo-administracyjnego. Raport opiera się przede wszystkim na materiałach źródłowych. Tymi materiałami źródłowymi były dokumenty, którymi dysponowali autorzy raportu,
i które były poddawane analizie. Dokumenty z postępowań dyscyplinarnych, czynności dyscyplinarnych, jak również inne dokumenty, które miały charakter publiczny, które bardzo często można było również sobie przeczytać na stronie rzeczników dyscyplinarnych. Chodziło o to, że bazując na podstawie dokumentów, mamy bardzo wiarygodne źródło i możemy taki dokument poddać analizie. Oprócz oczywiście tych dokumentów przeprowadzane były wywiady bezpośrednie z sędziami, którzy dostarczali nam materiału, który pozwolił na złożenie tego raportu. Chodzi, proszę Państwa, o to, że pamięć ludzka jest ulotna. Tu są spisane zarówno czyny tych, którzy metodami hejtu, represji czy przy wykorzystaniu instrumentalnym postępowań dyscyplinarnych próbują przejąć niezależne sądownictwo i niezależną prokuraturę. Natomiast pewna część raportu dotyczy oczywiście osób, których te represje dotyczą, a mają one różnoraki wymiar, o których będą za chwilę mówili moi koledzy. Chodzi, proszę Państwa, w tym raporcie także o to, żeby opinia publiczna, obywatele mogli zobaczyć, że dzisiaj pod atakiem są sędziowie i prokuratorzy. Ale my nie bronimy niezależności sądów i prokuratury dla siebie, tylko dla obywateli. Bo za chwilę w takiej samej sytuacji mogą znaleźć się obywatele. Chodzi o to, żeby obywatele mogli się z tym zapoznać, jak również o to, aby opinia publiczna, opinia międzynarodowa mogła sobie wyrobić zdanie na temat działania tego wirusa w obszarze wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Szanowni Państwo, nazywam się Monika Cieminga, jestem sędzią Sądu Rejonowego w Opolu i członkiem Komisji Rewizyjnej Justicji. W tym raporcie w rozdziale pierwszym możecie Państwo przeczytać o represjach, które dotknęły 34 sędziów. Te przypadki są udokumentowane. Tych sędziów spotkały represje twarde. Rzecznicy dyscyplinarni prowadzą wobec tych sędziów postępowania dyscyplinarne za to, że ci sędziowie śmieli zadać pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pytania prejudycjalne. Za to, że wydali orzeczenia niezgodne z oczekiwaniami władzy politycznej. Za to, że biorą udział w debacie publicznej dotyczącej stanu praworządności. Że opowiadają się za niezależnością sądów i niezawisłością sędziów. I robią to nie oglądając się na własne korzyści, czy na to, jakie konsekwencje mogą ich spotkać. A nawet, proszę Państwa, za to, że prowadzą edukację prawną. Tak jak powiedziałam, wszystkie te przypadki są udokumentowane. Możecie Państwo przeczytać o nich już teraz, wchodząc na stronę Justicji i na Facebooka Justicji. Nazywam się Monika Wąskowiak, jestem sędzią Sądu Rejonowego w Poznaniu. I chciałabym powiedzieć Państwu o tym, że ten raport nie dotyczy takich tylko sytuacji już bardzo nagłośnionych w mediach, jak Igora Tulei, Krystiana Markiewicza, ale również takie sytuacje, które są trudniej wychwytywalne, a które też stanowią represje na sędziach, represje miękkie. Polegają one na działaniach mobbingowych. Na przykład sędzia przenoszony jest bez swojej zgody do innego wydziału. Tak jest w przypadku na przykład pana sędziego Łukasza Bilińskiego, czy też na przykład odbierane są asystenci, sędziowie przenoszeni są do innych pokoi. To są drobne rzeczy, które też czynią życie sędziego trudniejszym. I tak jak mówię, to nie jest tak oczywiste i wychwytywalne, ale niejednokrotnie jest tak, że ma to ewidentny związek z działalnością publiczną danego sędziego. I niezwykle istotny jest tutaj też aspekt oczerniania sędziów w mediach, głównie w mediach publicznych i na portalach internetowych. I też ten hejt tak naprawdę, bo tak trzeba to nazwać, jest skierowany głównie wobec tych sędziów, którzy ośmielają się mówić o tym, że to, co się dzieje z wymiarem sprawiedliwości, działa na niekorzyść
obywateli. I tak jak mówiła moja poprzedniczka Monika Ciemięga, chcemy podkreślić, że to nie chodzi o to, że bronimy sędziów jako sędziów i prokuratorów jako prokuratorów, bronimy każdego obywatela. Proszę Państwa, kolejny rozdział w tym raporcie jest rozdziałem poświęconym wypowiedziom polityków o sędziach, bo zanim zaczęły się postępowania dyscyplinarne, najpierw był nalot dywanowy polegający na kampanii medialnej mającej oczernić sędziów. Pamiętamy, że wydano kilkanaście milionów publicznych pieniędzy na kampanię billboardową. Pamiętamy o tym, że byliśmy nazywani przez polityków ojkofobami, mówiono, że trzeba oczyścić dom, Polskę. To wszystko były słowa, które głęboko dotykały każdego z polskich sędziów i powodowały ból po naszej stronie, gdyż wszyscy przyszliśmy do tej służby, żeby służyć Polsce. Chcemy, żeby nasza ojczyzna była silna, a silna będzie tylko wtedy, kiedy będzie zachowany trójpodział władzy. Te słowa były niedopuszczalne, te słowa raniły i te słowa rozniosły się po całej Europie. Sędziowie z innych krajów pytali nas, jak to jest możliwe, że najwyżsi politycy atakują przedstawicieli trzeciej władzy. Niestety znaleźliśmy się w tym momencie, gdy sędziowie są traktowani jako wrogowie przez władzę ustawodawczą i wykonawczą. A my byśmy chcieli po prostu móc wykonywać nasze obowiązki, móc rozstrzygać sprawy bez widma tego, że za wydane orzeczenie za chwilę zostaniemy zhejtowani przez publiczne media czy przez polityków, czy zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne zmierzające do usunięcia z zawodu czy postawienia zarzutów. Obywatele nas wspierają. Słyszymy wiele słów wsparcia. Wiele osób dodaje nam otuchy i chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy są z nami w tych trudnych chwilach i powiedzieć im, wytrwamy, bo walczymy o wartości takie jak niezależność władzy sądowniczej, jak wolność, jak bezpieczeństwo prawne wszystkich obywateli. Igor Tulejak, Sąd Okręgowy w Warszawie. Raport opisuje nie tylko sędziów szykanowanych w dzisiejszych czasach, ale blisko 30 stron jest poświęconych osobom, które na zlecenie polityków to robią. Na 30 stronach przedstawiamy nie tylko sylwetki rzeczników dyscyplinarnych, członków tak zwanej neo-KRS, czy osób aspirujących do Izby Dyscyplinarnej, ale między innymi urzędników, którzy byli zamieszani w akcję hejterską. Chodzi o to, żeby pokazać, że nie tylko ofiary mają swoje imiona i nazwiska, ale również ich kaci, ich oprawcy nie mogą pozostać anonimowi. Mają swoje fizjonomie i swoje dane personalne. Cytujemy ich wypowiedzi, cytujemy te informacje, które są powszechnie dostępne na stronach ministerstwa czy w oficjalnie składanych przez nich dokumentach. Chodzi o to, żeby pokazać, że ta ciemna strona mocy też ma swoje imię, że nie będzie za jakiś czas tłumaczenia i zasłaniania się teorią ślepych bagnetów. My w to nie uwierzymy. Ci, którzy nas dzisiaj ścigają, mają konkretne nazwiska i konkretne twarze. Dziękuję. Krzysztof Archibowicz, prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. Z części dotyczącej prokuratorów dowiedzą się Państwo, że już od marca 2016 roku wobec prokuratorów stosowano twarde metody represji. Poznacie Państwo nazwiska setki prokuratorów, którzy zostali zdegradowani z najwyższych stanowisk. Bez uzasadnienia, bez sądu, bez prawa do odwołania się. Poznacie Państwo nazwiska pani prokurator Brzozowskiej i pana prokuratora Gacka, ściganych z powodu wydanych postanowień kończących postępowania przygotowawcze. Również
będziecie znali nazwiska prokuratorów, wobec których zastosowano sankcje quasi-dyscyplinarne, których delegowano bez ich zgody do odległych od ich miejsca zamieszkania prokuratur. W końcu poznacie nazwiska prokuratorów, którzy odpowiadają przed prokuratorskim sądem dyscyplinarnym. Tych, którzy odważyli się krytykować ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który rozpętał kampanię nienawiści wobec środowiska sędziowskiego i aprobował takie zdarzenia jak akcja billboardowa czy też programy telewizji publicznej wymierzone w autorytet sędziów. Jeżeli państwo porównacie część dotyczącą prokuratury i część dotyczącą sądów, przekonacie się państwo, że prokuratura stanowiła dla władzy politycznej poligon doświadczalny. Te same metody są stosowane wobec sędziów i sądów. Jestem przekonany, że ustawa kagańcowa oraz planowane spłaszczenie struktury sądów posłuży władzy politycznej do weryfikacji środowiska sędziowskiego. Dla sędziów niezawisłych, dla liderów stowarzyszeń sędziowskich nie będzie miejsca w dotychczasowych sądach. Środowisko prokuratorskie nie załamuje rąk, nie poddaje się. Moje koleżanki i koledzy, którzy brali udział w Marszu Tysiąca Tuk, są dumni z tego, że mieli możliwość brać udział w tym proteście i do końca będą pamiętali o szacunku, jakich spotkał ze strony publiczności uczestniczącej, a także obserwującej ten marsz. Jestem przekonany, że środowisko prokuratorskie dojrzewa do tego, by prokuratorów nie traktować jak personel przełożonego. I myślę, że zbliżające się wybory do organów samorządowych w prokuraturze to pokażą. Zostaną wybrani prokuratorzy cieszący się autorytetem środowiska prokuratorskiego, a nie poważaniem kierownictwa prokuratury. Paweł Juszczyszyn, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie. Chcę państwa zapewnić, że sędziowie walczą, nie poddajemy się. Jesteśmy silni także dzięki ogromnemu wsparciu obywateli. Dziś wszyscy jesteśmy solidarni. Stoimy na straży fundamentalnych wartości wspólnych dla wszystkich Europejczyków. My, sędziowie, robimy swoje i oczekujemy, że też nasi europejscy przyjaciele zrobią swoje i wygramy tą walkę. Proszę państwa, książka dotyczy represji w stosunku do sędziów w Polsce, ale tak naprawdę można by dodać i w Europie, ponieważ sędziowie polscy, sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej są sędziami europejskimi. Z tego też powodu książka jest wydana zarówno po polsku, jak i po angielsku, bo nie ma dla nas najmniejszej wątpliwości, że musimy wspólnie zawalczyć o ochronę praw obywateli i w Polsce, i w Europie. Tak jak teraz w trudnych momentach z wirusem, obojętnie gdzie on ma swoje źródło, gdzie są osoby chore, walczy się wspólnie w Polsce czy w każdym innym kraju Unii Europejskiej czy na całym świecie, bo cel jest jeden. Tak samo i tutaj musimy wspólnie walczyć z tą chorobą. Na szczepionkę jest za późno, ale na lekarstwo owszem jest czas. Możemy oczywiście działać skutecznie. Jako lekarze, jako osoby, które w aktywny sposób przeciwdziałają szerzącej się chorobie. To oczywiście wymaga aktywnego działania. Wspomniany tutaj Marsz Tysiąca Tuk był miejscem, gdzie padły słowa sędziów europejskich,
bardzo ważne. A to, że właśnie słowa są bardzo ważne, ale tak naprawdę liczą się tylko czyny. I my, jako sędziowie polscy, jako sędziowie europejscy, oczekujemy teraz zdecydowanie czynów. Europo, po raz kolejny czas na czyny, nie na słowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Czy są jakieś pytania dotyczące raportu? A potem, gdy zakończymy konferencję, będzie możliwość nagrania indywidualnych wypowiedzi jeszcze. Tak, zaczynam do raportu, bo ściśle związany z Mateuszem Kowskim, Polska Agencja Prasowa. Czy widzą Państwo jeszcze jakąś szansę, jeśli tak, to gdzie, na zakończenie niewątpliwego, trwającego konfliktu pomiędzy władzą polityczną a dużą częścią środowiska sędziowskiego? Tak, tak. Ręka, jeżeli chodzi o środowisko sędziowskie w stosunku do władzy politycznej, czy też tej, która akurat w chwili obecnej jest przy władzy, jest wyciągnięta od samego początku. Ale są gdzieś granice kompromisu. Granice kompromisu to Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, to prawa międzynarodowe, to ochrona praw obywateli. Inicjowaliśmy okrągły stół. Po to właśnie, żeby zatrzymać kolejne akty bezprawne, takie, które zmierzają do łamania kręgosłupów sędziom. Było to bezskuteczne. Pan prezydent podpisał ustawę represyjną. Ofiarą tej ustawy jest między innymi stojący tutaj Igor Tuleja. To na podstawie tej ustawy wniesiono do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie mu immunitetu. Więc kiedy my mówimy o różnych polach mediacji, arbitrażu, kompromisu, oczywiście tak. Ale my musimy pamiętać o ludziach. I druga strona sceny politycznej musi zrozumieć, że to nie chodzi o jakieś rozgrywki między władzą sądowniczą a władzą polityczną. Tu chodzi o prawa człowieka. I my musimy stać na straży tych praw człowieka, jeżeli będzie potrzeba takich rozmów z drugiej strony, będzie chęć rzeczywistej rozmowy o prawach człowieka, poszczególnych ludzi i grup społecznych, to my na takie rozmowy jesteśmy gotowi zawsze. Ale jednocześnie to, co zostało tutaj wypowiedziane przez koleżanki i kolegów, władza polityczna nie może liczyć na to, że kolejnymi środkami represyjnymi nas złamie. Nie damy się zastraszyć i będziemy aż do zwycięstwa walczyć o to, żeby te prawa w Polsce były realizowane. Proszę bardzo, pytania? Nie ma takiego raportu internetowy, tylko tata. Ja mam pytanie do wszystkich sędziów. Dobrze, to panu indywidualnie zaraz odpowiemy. Czy ktoś jeszcze odpowiedzieć publicznie na to pytanie? Ja chcę zadać pytanie o konstytucję. Dziękuję i łamanie bardzo. Prawa konstytucyjnego. Dziękuję bardzo. Zadam i tak to pytanie, panowie sędziowie, panie sędzi. Bardzo. Indywidualne wypowiedzi można tutaj ewentualnie nagrywać. Wobec prawa równi. Dlaczego także, proszę nie chcecie bardzo. Być równi wobec prawa? Dlaczego nie chcecie ponosić odpowiedzialności? Pański jakiś. Czego się boicie? Do setki. Czy ktoś... Daj ten. Indywidualna setkę? Tak, ja będziemy stworzyć. Kogo? Dobra. Ale kogo chcecie? Dobra. Znasz mnie? Tak. Dobra, to Igor, tak? Dziękuję bardzo. Aha, czy mamy raport na pendrive'ach, jeśli ktoś potrzebuje. Na pięciu tak słucham, że będzie miał. Chciałam przyjść podziękować, że walczycie o nasze prawa, że walczycie o prawo do sprawiedliwego sądu dla zwykłych obywateli. Szłyśmy z wami w marszu tysiąca tuk, pójdziemy z wami dalej. Możecie na nas liczyć. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dzięki. A indywidualne panowie odpowiedzi? Dziękuję. Dziękuję. Proszę.
proszę pani, odpowiada się na wszystkie pytania. Mamy konstytucję, sędziowie krzyczeli na marszu tysiąca tuk, że będą bronili konstytucji. Konstytucja mówi jasno i wyraźnie, że mamy do czynienia z równością prawa i każdy wobec prawa jest równy. Prowokator. Dzień dobry. Proszę bardzo. Tak, przysłali prowokatora. Tam już strasznie siły rwali to wszystko, ale są strasznie siły. Uda, mamy tutaj... Wszystkie zarzuty, które są kierowane w stosunku do pana sędziego Igora Tulej, są typowe zarzuty o charakterze represyjnym i politycznym. Pan sędzia Igor Tuleja może się stawić oczywiście przed sądem. My nie uznajemy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jako sądu, tak samo jak nie uznaje Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu i tak samo jak nie uznaje tej Izby za sąd Sąd Najwyższy. Dlatego nie ma potrzeby stawiać się przed organem, który tak na dobrą sprawę nie wiadomo czym jest. Zarzuty, które są kierowane w stosunku do pana sędziego Tulei, wynikają tylko i wyłącznie z jednej prostej rzeczy, a mianowicie takiej, żeby zastraszyć sędziów, żeby tych, którzy nie boją się walczyć o praworządność, zastraszać, niszczyć ich i poniżać. Tylko i wyłącznie o to chodzi. Proszę zwrócić uwagę, że przecież ta sprawa, która dotyczy teraz uchylenia immunitetu, to nie jest sprawa z wczoraj czy przedwczoraj. To jest sprawa, która już jakiś czas temu przecież miała swój wiek, a czekano po prostu tylko i wyłącznie na zmianę przepisu tej ustawy kagańcowej. Jak się zmieniła ustawa, to natychmiast skierowano ten wniosek właśnie do Izby Dyscyplinarnej po to, żeby uchylić panu sędziemu immunitet. Dzięki. Nie ma tego najczęściej, bo ja tylko to na razie, do zobaczenia. Bądźcie z nami. Cześć.